Czy twoje dziecko jest zazwyczaj radosne, energiczne i dużo się śmieje oraz lubi przebywać w towarzystwie innych osób? Ma jednak lekki problem z byciem zorganizowanym oraz łatwo zapomina instrukcje. Łatwo także ulega rozproszeniu, dlatego dobrze by było od czasu do czasu je monitorować w czasie wykonywanego zadania. Uwielbiają opowiadać niestworzone historie, przy czym często zdarza im się wyolbrzymiać. Jeżeli tak, to poznaj swojego małego sangwinika. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym Wam tylko szybciutko powiedzieć, że do nakręcenia dzisiejszego odcinka, a w zasadzie to całej sagi odcinków dotyczących osobowości dzieci, zainspirowała mnie ta oto książka, Personality Plus. Link do tej książki oczywiście zostawię Wam pod filmikiem. Jestem niesamowicie wdzięczna, że powstają takie cuda jak ta książka. Uważam, że są to totalne podstawy, o których powinien wiedzieć każdy rodzic, dlatego tak bardzo chcę się z Wami podzielić tą wiedzą. Ta książka tak bardzo otworzyła mi oczy i po raz kolejny pokazała, jak bardzo nasze dzieci mogą różnić się między sobą oraz jak duży wpływ na zachowanie naszych dzieci ma ich temperament. Dzisiaj sobie omówimy cechy charakterystyczne dziecka sangwinika. Dla dzieci takich pochwały są bardzo ważne i mają duże znaczenie. Często ekscytują się na nowe zadania oraz projekty, ale ta ekscytacja szybko opada, jeżeli takie dzieci nie są chwalone oraz motywowane. Szybko również tracą zainteresowanie jedną rzeczą, jeżeli zobaczą inną, która wzbudzi ich większe zainteresowanie. Pomimo tego, że sangwinik ma problem z ukończeniem jednego zadania, często zdarza się tak, że bierze na siebie zbyt wiele zadań, ponieważ nie potrafi mówić nie. Pamiętaj, aby zawsze chwalić swoje dziecko za chęci oraz motywację do działania, ale naucz je także mówienia nie, kiedy jest taka potrzeba. Oraz wybierania, która czynność bądź zadanie jest dla niego priorytetem. Dziecku takiemu również należy pomóc odnaleźć balans pomiędzy zabawą, a skupieniem i dyscypliną. Sangwinicy mają skłonność do gadatliwości, dlatego taki mały sangwinik może zagadać cię na śmierć. Na wszystko ma gotową odpowiedź i często mówi, zanim pomyśli. I może zdarzyć się tak, że tym kogoś zrani bądź urazi, bo wcześniej nie zastanowił się nad tym, co powiedział. Dlatego tak ważne jest również uświadamianie małemu sangwinikowi, że zanim coś powie, to czasami warto się zastanowić. Oraz aby takie dziecko zastanowiło się, jaki może mieć wpływ to, co mówi, na kogoś innego. Sangwinik nie czuje się komfortowo w ciszy, dlatego aby ją wypełnić, będzie używał swojej supermocy, czyli mówienia. Generalnie sytuacje, które wprawiają sangwinika w dyskomfort, będą uruchamiały jego gadatliwość. Powiedz bądź pokaż swojemu dziecku, że w takich stresowych czy dyskomfortowych sytuacjach może sobie radzić też w inny sposób. Oraz aby dawać też innym przestrzeń do wypowiedzenia się. Dzieci te mają bardzo bujną oraz rozbudowaną wyobraźnię. Dlatego nawet z nudnego sprzątania potrafią zrobić świetną zabawę. Są bardzo kreatywne i mają ciekawe pomysły, które niektórzy mogą uznać za dziwne. Dlatego kiedy widzisz, że twoje dziecko ma jakiś ciekawy, być może lekko dziwny pomysł, nie staraj się hamować jego kreatywności, tylko wspieraj. Mały sangwinik bywa bardzo impulsywny i pełny skrajnych emocji. Często bywają niezdarne, coś wylewają, upuszczają bądź potykają się o coś. Nie robią tego jednak celowo, dlatego staraj się nie krytykować swojego dziecka za każdym razem, kiedy widzisz, że coś wyleje bądź o coś się potknie. Taka po prostu jego natura. Mogą mieć problem z zapamiętywaniem imion. Po pierwsze, bo uważnie nie słuchają, a po drugie, bo nie przykładają do tego zbytniej uwagi. Aby wspomóc swoje dziecko na przykład w lepszym zapamiętywaniu imion, możesz je nauczyć zapamiętywania ich na przykład za pomocą skojarzeń. Często są po prostu roztrzepani. Chyba nie trudno będzie Wam w związku z tym zgadnąć, jaką osobowość ma mama roztrzepana, hm? Teraz bardzo ważna rzecz. Sangwinik mierzy wartość czegoś nie na podstawie tego, ile ta rzecz kosztowała, tylko na podstawie tego, ile frajdy mu to dało. Dlatego mogą nie przykładać zbytniej uwagi do ceny czegoś, co może bardzo rozdrażnić melancholika, który ma wszystko wyliczone co do grosza. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice uczyli małego sangwinika zarządzania pieniędzmi, na przykład jego kieszonkowym. W przeciwnym razie nie bądź zdziwiony, jak dziecko już pierwszego dnia po otrzymaniu pieniędzy wszystkie wyda. Dzieci te bardzo lubią eksperymentować z ubraniem, na przykład zakładając żarówiaste bądź krzykliwe kolory. Chłopcy mogą na przykład zakładać sukienki i przebierać się za księżniczki. Pozwól dziecku eksperymentować. Im więcej tego będzie robiło teraz jako malec, tym mniej będzie skłonne do buntowniczych zachowań później jako nastolatek. Teraz sobie powiemy, jakie są silne emocjonalne potrzeby twojego sangwinika. Zwracanie na nich uwagi. Pochwalenie za każdy, nawet drobny sukces. Jeżeli takie dziecko jest doceniane za wykonanie zadania, bardzo chętnie wykona je kolejnym razem.
Kolejna silna potrzeba takiego dziecka to potrzeba dotyku. Dzieci te w szczególności lubią być przytulane, dotykane czy prowadzone za rączkę. Oczywiście wiadomo, że trochę inaczej będzie u nastolatków, szczególnie wtedy, kiedy wchodzą w ten wiek buntowniczy. Ostatnia bardzo silna potrzeba to potrzeba akceptacji. Jeżeli twój mały sangwinik nie znajdzie jej wśród bliskich bądź wśród rodziców, będzie jej szukał gdzieś indziej, ponieważ jest ona dla niego bardzo ważna. Ciekawa jestem, ile z Was ma w domu małego sangwinika. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. W następnym odcinku powiemy sobie o cechach charakterystycznych małego choleryka. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!